W niedzielę 8 września w Chybiu odbyły się bardzo ważne dożynki, bo diecezjalno-powiatowo-gminne. Zawsze mieliśmy dożynki gminne, w przyszłości były dożynki powiatowe, no a te diecezjalno-powiatowo-gminne, łączące powiat cieszyński, bielski, żywiecki, czyli dużo większe wydarzenie, z czego się cieszymy. Gmina Chybie nie jest jednak gminą typowo rolniczą, podkreśla wójt Janusz Żydek. U nas przeważają w większości usługi, chociaż mamy również rolników i to takich specjalizujących się w różnych dziedzinach. Cieszymy się, że im w tym roku te warunki atmosferyczne, ta susza, o której wszyscy mówili, nie wyrządziła aż takich szkód. Korowód dożynkowy, który przejechał ulicami gminy, był barwny i kolorowy. W sumie wzięło w nim udział ponad 40 pojazdów. Przejechał przez Zaborze, Mnich i Chybię. Na trasie nie brakowało mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Korowód powitano przy ulicy Dworcowej, zaś główne uroczystości miały miejsce w tamtejszym amfiteatrze. Pomimo kapryśnej aury w wydarzeniu tym wzięło udział sporo osób. Święto Plonów jest bowiem ważnym obrzędem dziękczynnym. Pierwsze wzmianki o dożynkach na naszym terenie sięgają XVI wieku, kiedy po okresie zbiorów w gospodarce folwarczno-dworskiej robiono huczne przyjęcia dla wszystkich, którzy w tych zbiorach uczestniczyli. To również doskonały czas, by podsumować tegoroczny sezon rolniczy w powiecie cieszyńskim. Mamy za co dziękować. Deszczu było na tyle, żeby jakoś nawodnił, a nie spowodował spłynięcia wszystkiego, co posadzono, a słońce, mimo iż narzekaliśmy chwilami na upały, no jednak nie wypaliło do gołej ziemi, także udało się jednak te zbiory zebrać. Gospodarzami tegorocznych dożynek w Chybiu byli Anna i Marek Żur z Mnicha. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.